Paula spała, nie złożyła łóżka, a ja muszę wyprasować. No i tu mam najbliżej do gniazdka. I tak jeszcze jak żyję, to nie prasowałam, nie? No, także mniej więcej tak, nie? No. I tak. Ja nawet gdybym chciała, to sobie tu usiadła. Ale ty jesteś głupia. Ja myślałam, że ty masz jakiś sposób na prasowanie czegoś. Aha, ty myślałeś, że coś kreatywnego pokażę? Tak. A, no nie. To taka kreatywność jak zawsze. Takie samo życie, takie wiesz, nie? No, a i mam piękne, krótkie włosy. Tylko jeszcze muszę je trochę pod... Dawid! O! Przecież to słychać! Jak się takie rzeczy robi. A ja z kotem gadałem. Z kotem gadałeś? A on ci tak samo odpowiedział? No i mam krótkie włosy, byłam u najlepszego fryzjera w mieście. U jedynego? U jedynego w naszym domu chyba. Nie no, Paula mi wczoraj podcinała włosy. I przypominam, nie żydzę na fryzjera, tylko nie było po prostu i te. Od razu lepiej, nie? Mhm. Tylko muszę się pomalować. Dobra, możesz wyłączyć, dziękuję. Co ty nagrywasz? Nie nagrywaj, Rysi. Już jest pobudzony. O, wiem, możesz nagrywać. I am Charlotte! Subscribe, yo, yo! Teraz, kamera akcja. Jakby to powiedzieć? Tak, historia lubi się bardzo powtarzać. Jesteśmy dokładnie... My jesteśmy niecałe dwa tygodnie szybciej, nie? Niż w tamtym roku. Jesteśmy w tym samym hotelu, prawie w tym samym czasie, w tym samym pokoju i w systemie nas mieli i dostaliśmy zniżkę na przyszłe zakupy. Pokój wygląda w sposób następujący, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, to jest ten sam pokój, który był w tamtym roku we vlogach. Tak, i póki tu jeszcze nie ma burdelu, Dawid już ma buciory, walizeczki, cyk, bardzo fajny, skromny pokoik, szafeczka. I lecimy w to samo miejsce. A, no właśnie, i lecimy w to samo miejsce. Zgadza się. Może tu będzie lepiej widać? Tak, czyli mamy co? Prawie ten sam czas, co wtedy. Ten sam hotel, ten sam pokój, to samo miejsce. Ta sama ekipa nas przywiozła. Inny samolot. Lecimy w ten sam dzień nawet. Nie. W sensie w sobotę. Nie. W niedzielę. Lecimy wtedy w piątek. Tak? Albo w czwartek. Albo w sobotę. A, no to przepraszam, to nie, to nie. Dobra. No nie było ci widać. No. Już nie bądź takie nietykalne i wrażliwe jajko. Jak cię będzie gdzieś widać, i tak cię już było tyle razy widać, że mi się nawet nie chciało wycinać. A, no i moje krótkie włoski. Nie no, ja wykałaczek nie mam, bo ja nie lubię. I ja nie używam, poważnie, ja nie lubię. Ja nawet, nie to, że nie umiem się obsługiwać wykałaczką, ale o, ja nie lubię. Chciałam pokazać moje krótkie włoski. Ale sobie światło wybrałam, to by to... By to! Karola! Wykałaczkę z plecaka wyjął. Co? Co ty powiedziałeś? Wykałaczka z Tajlandii. Wykałaczka z Tajlandii. To znaczy zafoliowana, nie? Żeby nie było. Wejdziesz zaraz w kadr. No i... I takie mam. Wiem, że są długie i tak, ale były dotąd. Albo i nawet dłuższe. I jak wrócimy, to nawet nie wiem, czy jeszcze nie przykrócę trochę. Tak. Tak. Co? Tak będzie fajnie. Dobra, to my teraz dyskutujemy. Mądra ja. Wzięłam baterię, która ma 22%. Czyli za dużo nie nagram. A ja nie wzięłam ze sobą drugiej. Dobra, nieważne. Idziemy. Tam jest ten hotel nasz. O, tu. I jakby ktoś pytał, to tu w hotelu jest darmowy transfer na lotnisko, który trwa 15-20 minut, nie więcej. Dlatego tutaj przyjechaliśmy, żeby rano się nie zrywać. My lecimy o 10, a tak byśmy musieli gdzieś o 3, może nawet szybciej wyjechać z domu, więc bez sensu. No i teraz próbujemy dojść do Media Markt, który jest po drugiej stronie. Tam są ludzie, tam jest przejście musi być. I właśnie tu, wiecie, no nie ma przejścia dla pieszych, nie wiem, jak tam jest przejście, dobra. Trochę techniki,
I już się człowiek gubi? Tu jest coś. Nie no, żartuję. O, kropi. W ogóle mamy jakieś takie... no podobno właśnie, że jak my wyjeżdżamy, no to się zaczynają tropiki. A tu jest coś. I to już mówiłam, że to się zgadza. Że jak my wyjeżdżamy, w okresie letnim oczywiście, to u nas się robi bardzo ciepło. Boże, zaczyna padać na moje nowo obcięte włosy. O, mamo. Ale zobacz góry. Nie no, nie będzie padać, bo tak tu jasno, tu jasno, tu jasno, a tu tylko kawałek babola jest, więc wszystko w normie. O, zielone, chodź, idziemy. Czekaj, bo tu pani widzi nas, widzi nas. No to chodźmy tu. My to po warszawce, jak u nas w Babiaku. Tak. No dobra, no. Nie kompromituj się. To był suchy żart. Znaczy prawie mokry, o matko, pada, ty naprawdę. Wiem, z cukru nie jestem, nie panikujmy. Coraz mocniej pada! Coraz mocniej pada! No to, że nie masz czego padać. No właśnie to jest, no, ale na poważnie, no. O, tam jest czyste, tu taki jest tylko babol jakiś. Kurczę, i zamknąłem przez ten babol. Włosy mi się pokręcą. Ale ja się szykuję rano na samolot, a nie na pokaz mody. A przeżywam jakby nie wiadomo co się działo. Ale taki fajny letni, nie? Taki... No ale to już mam go dosyć. Już go masz. Nie miej go dosyć. Prosimy zielone. Zaraz będzie. Można szybciej. O, thank you. A ta chmura mogłaby już przejść. No wiem, wiem. Dloga dla rowerów. Tam już, chyba, tam już nie pada chyba. Ale wiesz co, jakby pada, był pada. Jakiś fajny lód, to bym zjadła loda chyba. Ty też? Tak. Ty też? O kurczaczki! Leć! Ej no, jak bum cyk cyk, z czego to leci ten deszcz? I to wcale nie ten, tylko to zaczyna mocniej. No ale ty nie masz czego. No właśnie mówię, że nie masz czego. A, podrzewa, dobrze, podrzewa, że tato nie. Wodoodporna. W tym murku nie wiem. Ej no. Warszawka, Warszawka moja. Co? Ale się schowaliśmy? Nie, nie. A gdzie no, pada jeszcze? Już jestem spuszona. Już czuję. Nie lubię tego. No ja uważam, że jak tak stoimy, Dawid stoi tak samo. Naprawdę. I z czego powiedz mi to pada? O. 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 Nie widać. I tu jest tylko o to. I to coraz mocniej to pada. O Bosiu kochany, jaka biedna dziewczynka przyjechała, deszczyk na nią pada. I ta mina. Wiesz, jaką minę zrobiłeś? Jak minionek. Jest taki... nie wiem, motka... Tak też się poczułem jak minionek. Poczułeś się jak minionek? Zrobiłeś się żółty? Czy masz ochotę na banana? Nine? No komu. Aha. Okej. To porozmawiamy później. Jak przestanie padać. Dalej, no kurwa. No widzisz, no coraz mocniej. Coraz bliżej deszczyk. Ta zobacz, jak patrz jak teraz leje, zobacz, zobacz. Wszystko ładnie leci. Ta chmurka sobie idzie w tamtą stronę. Tak, chmurka idzie w tamtą stronę z coraz większym deszczem. Nie da, nie będzie chmurki. Zapowiadali w ogóle jakieś te, co to, wichury też, tak? Deszcz i grat, nie wiem, coś tam było. Wiesz, jak w okulary wpadnie deszcz, to najgorszy to może być. Najgorszy jest wiatr, a nie deszcz. Wiatr w ten. Wiatr i deszcz? Deszcz w okulary. Wiesz, jak mi bluzeczka zmokła? Mi z mokrego? Czego? Mokrego czego? Pod koszulka. Zrozum tę chmurę i powiedz mi, ile ona jeszcze będzie... 3 minuty. 3 minuty? No. Tu się przerzedziło, no. Ty! A jak to pada tylko tu, a tam już nie pada? To jest taka szansa. Idziemy. Samolot, lot nasz! Jak rykłam, jakbym nigdy samolotu nie widziała. Jakby się pojawiała, bo to może być. Bo to mógł być, ale się śmiejesz? To mógł być. Znaczy nie no, nasz ma być tu jutro rano, no to by nie zdążył, to nie jest nasz. Pod drzewem. A już jesteśmy tutaj.
Agata Meble, nie wiem, czy to jest jakieś centrum handlowe tutaj, czy to, tak, ISK nawet. O, lot. No i stwierdziłam, że tutaj mniej pada, a tutaj więcej pada. Loda bym zjadła nadal. Jak na spokój. Może w tym i... Może jakieś fajne mają, to zjemy sobie lodziku. A co? W samolocie wypoca. Nie no, świruje. Świruje pawiana. Tamci ludzie idą. No wiem, no przecież ja się nie zachowuję tak, że jestem z cukru czy coś. Ale co bym się nie zmoczyła, to bym się nie zmoczyła. 1700 zł. To coś. Ile? 1700. No nie, 1700 zł. Dokładnie. Test na żywo. Warto to. Oj, co mi trochę się zmoczyły, nie? Za 1700? No, to, no takie są realia. Takie są realia. Bo suszarka teraz kosztuje 1700 zł. Nie, ja uważam, że to jest... Ja wiem, że to nawet, no, nawet dla... Tak... O, ciepło mi puściłeś? Cieplutkie? Bo na gorące. Jeśli postawiasz na temperaturę, aha, to moc. Dawid szybciej to rozpracował niż ja. Ale nie, no ja... Nie wiem, ja bym musiała to przetestować na własnej skórze, czy to w ogóle ma sens. Ale no 1700 zł za suszarkę do włosów, którą używamy, no nie wiem, 3 razy 4 w tygodniu, czasami 2. No jedzie. Dyson. A, tak wirują śmieci. Ulala. A skórę na skórze zbieram. Mircia by się zdziwiła. Wiecie, że u nas to nie ma takiego MediaMarktu, że ten? Tyle rzeczy powystawianych, nie? W ogóle nie ma. Nie to, że jesteśmy... W ogóle no, mamy jeszcze tyle czasu i gdzie tu mamy iść teraz, powiedzcie? A i tak przyjechaliśmy szybciej, żeby się później nie zrywać i po prostu nie mamy co robić. Tak przyszliśmy sobie do MediaMarktu pooglądać rzeczy. No, ma to ona się ładuje. No to jest super, nie? Ona się ładuje, ale... No, dałbyś za szczoteczkę do zębów 800 zł? Ja też nie. O, wibruje. O matko, ją się wyłączy, kochaniuńka. Ładnie to wygląda, design fajny, w tym takie ładowanie, wiesz? A za dwie dałbyś 800 zł? Też nie, ja też nie. Mamy coś wspólnego jednak. Wydajemy pieniądze na głupoty w innym celu. Na suszarkę byśmy nie wydali, na szczoteczki do zębów za 800 zł też nie. Ja chciałam lodówki obejrzeć. Nie to, że chcę wymieniać, ale chciałam zobaczyć, jakie teraz są. Dawid ma okulary, ale nie widzi. My w ogóle aparaciarze, tak. Aparaciarze, no Boże, z racji tego, co robię, trochę sprzętu mamy. I dopiero teraz kupiłam sobie fajną, wodoodporną torbę, w której będę miała dosłownie wszystko. W sensie kable, kabelki, ładowarki, karty pamięci, dodatkowe baterie i wszystko inne, co jest potrzebne. No co ja będę tłumaczyć? No po prostu, no. I dopiero teraz. Dopiero teraz. Kupiliśmy to. I zrobiło się strasznie duszno. Problem to czy ten karty, tak? Tak zaraz... Dawid! Ty nie masz nic na koncie? Mam przecież. To ja chyba z tobą nie jadę. To z karty mi daj. Nie no, nawet nie rób mi takich jaj teraz. Ty możesz już nie wyciągać żadnych pieniędzy, dobrze? No to dobra, już zostaw to. Bo jak ci tu jeszcze kartę zje, to ja tu nie będę do jutra stała, żeby kopać w bankomat, żeby oddał. Ale fajne są desery lodowe. Nagrywam ten film po to, żeby powiedzieć, iż ta kamera to była, wiecie, ta sportowa moja GoPro i ona ma jeden problem. To znaczy jaki dokładnie, dowiecie się w trakcie kolejnych vlogów. A w dzisiejszym filmie był jeden moment, w którym było trochę za cicho, zgadza się, nie dało się tego podkręcić w programie i był jeden moment, w którym tak po prostu wycięło obraz. Znaczy, nie wycięło, tylko zatrzymało obraz. Jest to chwila, uważam, że to nie jest jakoś problematyczne, to nie trwa nie wiadomo jak długo i uważam, że można to było puścić i że wszyscy to zrozumieją. Jutro zobaczycie dokładnie pierwszego vloga z Dominikany. I mam pytanie. Jutro będę nagrywać również vloga. Czy chcecie zobaczyć takiego przeplatanego, ale to nie będzie codziennie, że będzie vlog Dominikana, vlog domowy, tylko czy chcecie zobaczyć takiego bieżącego vloga i
puścić go. Czyli jutro vlog z Dominikany, pierwszy dzień, pojutrze pierwszy dzień, taki bieżący, centralnie po naszym powrocie od razu, na bieżąco, nie z żadnego przedtygodnia czy coś, tylko takiego bieżącego. Piszcie w komentarzach, jak chcecie. Jaka będzie większość głosów, tak będziemy puszczać. Dobra. Życzcie nam udanych wakacji. Kto obserwował na Instagramie, ten wie, co się działo. Ale też nie wszystko. Jako ja się tajemniczo zrobiłam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry. Zapraszam do jutro. Do zobaczenia.